Więc tak, mamy dwa tematy. Multiplikator Aldebaran BFS XG, wersja z 2016 roku. To jest jeden temat. A drugi temat to jest przynęta. Jig, który waży 1,4 grama. Jest to główka jigowa, główka czeburaszka 1-gramowa plus taki malutki twisterek. Później pokażę, jak to tam wygląda wagowo, bo nie mam w tej chwili ze sobą wagi, mam w domu. Mamy też ze sobą miarkę. Pokażę tutaj, jak ta miarka wygląda. Miarka ma 20 metrów. I tą miarką będę chciał zmierzyć, na ile jestem w stanie rzucić taką przynętą. Na kowrotku mam linkę Varivasa Max Power Tracer o mocy 14 funtów, tak przynajmniej deklaruje producent, oraz przypon strzałowy o długości mniej więcej 1,5 metra z fluorokarbonu 0,16. No i teraz spróbujemy rzucić tym, zobaczymy, jak to lata, na ile to poleci. Więc tutaj odepnę się mikrofonem i będziemy rzucać. Poleciała przynęta. Przynęta poleciała. Teraz ja tutaj przypnę sobie z powrotem mikrofon. I mamy następującą sytuację. Tutaj mamy 0, czyli 0 metrów. Miarka ma 20 metrów. Tu mamy wędkę. No i idziemy, zobaczymy, gdzie to nam zaleciało. Tutaj mamy mamy linkę. I tu mamy przynętę. Zobaczmy, gdzie to poleciało. Co my tutaj mamy za metry? Mamy tutaj 17 metr. To jest 17 metr, tak? Więc taką przynętą o wadze 1,5 grama, tak powiedzmy plus minus, możemy rzucić na 17. Podejrzewam, że gdyby, powiedzmy, no, były jakieś warunki, gdyby były warunki bardzo optymalne, typu powiedzmy nie byłoby wiatru, nie byłoby mrozu, dałoby się taką przynętą rzucić na 20 metrów. Tu jest 17 metr, tam jest koniec miarki, 20 metrów to są raz, dwa, powiedzmy trzy jakieś kroki, tak? Więc tak to wygląda. Okej. Rzucimy jeszcze raz, zobaczymy, być może uda się rzucić trochę dalej, może trochę bliżej, zobaczymy. Samochody jeżdżą, tutaj myślałem, że będzie spokojnie w takiej bocznej uliczce, a tu jest jak na Marszałkowskiej. Okej, rzucamy po raz kolejny. Stoję na 0, czyli na 0 metrach.
Idziemy sprawdzić, gdzie to poleciało tym razem. Znowu jakiś samochód przejeżdża. Tutaj mamy, zaczyna się przypon. Koniec przyponu. Sprawdzamy, co tu się wydarzyło. Mamy 16,5 metra, czyli powiedzmy zbliżony wynik. Tak to mniej więcej wygląda, tak? Czyli te 17, 16, może nawet i tam powiedzmy 20 metrów przy jakichś odpowiednim warunkach dałoby się zrobić. Ciśniemy z powrotem. Dwa słowa teraz może o tym kiju. Jest to totalnie budżetowa wersja wędki, natomiast ona się charakteryzuje tym, że jest bardzo miękka. To jest wędka Chińczyk z AliExpressu za $20. Trochę zmodyfikowana przeze mnie. Natomiast ta wędka jest po prostu bardzo miękka, o takiej akcji, no, mocno regularnej. Generalnie ważnym elementem przy takich rzutach jest linka. Ja nie stosuję linek bardzo cienkich, typu 00 nic. Uważam, że linka taka do takich rzutów 10-funtowa, 8-10-funtowa jest jak najbardziej odpowiednią linką. Trzeba pamiętać też o tym, że przy wyrzucie ta linka i jej ciężar przy tych pierwszych metrach, kiedy znajduje się już poza wędką, działa jak głowica rzutowa, więc bardzo cienka niteczka jest bardzo lekka. Te pierwsze 5 metrów linki, powiedzmy tej 14-funtowej, waży pewnie tam około, powiedzmy, grama, może pół grama, nie wiem, ale z moich doświadczeń wynika, że bardzo cienką linką rzuca się lekkimi przętami gorzej niż linką, powiedzmy, taką. I tutaj tak na szybko zważymy tą przynętę, którą rzucałem na takiej wadze. Dokładnie 1,5 grama. Główka czeburaszka, haczyk i twister. Także tak to wygląda. I do zobaczenia.